Dobra. Dzisiaj wideo o moim chyba ulubionym formacie, czyli takie, gdzie widzicie moją gadającą głowę, ja siedzę przed kamerą i o czymś wam mówię. Nie wiem czemu, ale jakoś te wideo lubię nagrywać najbardziej. Nie wiem, z czego to wynika. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jetlagu, a jeżeli nie wiecie, co to jest, to idąc za Googlem, jest to zespół nagłej zmiany strefy czasowej. Prostszymi słowami albo innymi słowami... O, komuś upadł śmietnik. Innymi słowami jest to po prostu, są to po prostu wszystkie objawy związane ze zmianą strefy czasowej, po prostu. Więc często, jeżeli podróżujecie z jednej strefy czasowej do drugiej, to wiąże się to z tym, że na przykład nie śpicie w ciągu nocy, albo śpicie w ciągu dnia, nie możecie się przestawić na to życie właśnie na innym kontynencie, powiedzmy. I taka sytuacja może utrzymywać się nawet, nie wiem, tydzień. Więc dzisiaj pogadamy sobie na ten temat. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy stewardessa znosi jetlag tak samo jak pasażer i czy jest nam łatwiej, czy jest nam trudniej. Możecie się teraz zastanowić właśnie, jaka jest odpowiedź, czy jest łatwiej, czy jest trudniej. Ja będę mówiła na podstawie własnego doświadczenia, no bo wiadomo, że każdy może mieć to doświadczenie inne i może inne osoby, które pracują właśnie jako stewardzi, stewardessy, zupełnie nie zgodzą się z tym, co ja mówię, ale to jest właśnie moje doświadczenie, po prostu moje doświadczenie po 2 latach latania. Jeżeli chodzi o jetlag, to on nas w zupełności nie dotyczy, jeżeli nie zmieniamy stref czasowych, jeżeli latamy na krótkie odległości. No bo wiadomo, jeżeli to jest różnica powiedzmy 1 godziny czy 2 godzin, no to nie odczujemy tych objawów tak bardzo. Jeżeli na przykład latam sobie, nie wiem, do Polski, do moich rodziców, gdzie o jednej porze roku ta różnica czasowa wynosi 2 godziny, o innej wynosi, w innej... o innej porze roku wynosi 3 godziny, to nie jest zupełnie odczuwalne. Ja w ogóle jestem mega szczęśliwa, jak lecę do Polski, dlatego że jesteśmy wtedy 2 albo 3 godziny do tyłu, co oznacza, że wstaję o sensownej porze, bo tutaj w Dubaju zazwyczaj śpię dość długo, a jak lecę do Polski, to przez to właśnie, że jeżeli na przykład tutaj w Dubaju jest 10 rano, to w Polsce jest 8 rano albo 7 rano, przez to podczas całego pobytu wstaję zdecydowanie wcześniej niż wstawałabym, będąc w ZEA. W moim przypadku wygląda to tak, że mogę mówić o jetlagu w momencie, kiedy różnica stref czasowych wynosi 5-6 godzin albo więcej. Czyli na przykład, jeżeli lecimy, nie wiem, do Japonii, jeżeli lecimy do Australii, jeżeli lecimy do Stanów, to rzeczywiście wtedy mogę odczuwać jakiś tam dyskomfort. Natomiast jeżeli, załóżmy, mamy loty do Europy, gdzie ta różnica wynosi maksymalnie 3 godziny, to u mnie wszystko jest spoko. Ale tak jak mówię, dla mnie jest ok, dla innych osób niekoniecznie będzie. I tutaj ciekawą kwestią jest to, że jeżeli podróżujemy ze wschodu na zachód, czyli na przykład z ZEA do Stanów Zjednoczonych, to ten jetlag będzie mniej odczuwalny niż wtedy, kiedy lecimy z powrotem. I na przykład kiedy lecimy do Australii z ZEA, to adekwatnie ciężko czasem jest się zaadaptować. Zanim zaczęłam pracę w liniach lotniczych, to wiadomo, podróżowałam jako pasażer. Miałam swój pierwszy lot w 2015 roku i to był lot do Stanów Zjednoczonych. Wtedy leciałam do Nowego Jorku na program Au Pair i ja wtedy nie wiedziałam, jak mój organizm będzie sobie radził z tym jetlagiem i czy w ogóle będzie to uciążliwe, ja nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego jak jetlag. Może inaczej, w ogóle nie googlowałam tego wtedy i nawet nie zastanawiałam się, jak organizm znosi zmiany stref czasowych. Mój pierwszy lot to był lot łączony, najpierw z Krakowa do Monachium, później z Monachium do Nowego Jorku i wtedy ja w ogóle nie odczułam tego jetlagu, praktycznie w ogóle. Kiedy przyleciałam później do San Francisco, czyli dalej podróżowałam na zachód, to ten jetlag rzeczywiście gdzieś tam był odczuwalny, ale nie był odczuwalny tak bardzo, jak wtedy, kiedy wracałam do Polski ze Stanów. Za każdym razem, kiedy wracałam ze Stanów do Polski, to myślałam sobie, okej, dobra, dam sobie radę z tym jetlagiem, ale były takie momenty, że potrafiłam nie móc się zaadaptować do tej polskiej strefy czasowej później przez kilka dni. I to jest
to jest naprawdę uciążliwe w momencie, kiedy Wam się chce spać, kiedy załóżmy jest 7 rano czy 8 rano, natomiast przez całą noc możecie nie spać i Wasz organizm jest z tym w porządku. I po powiedzmy, nie wiem, 2, 3, 4 dniach czujecie już taką frustrację, bo chcecie wrócić po prostu do normy, chcecie się przystosować do normalnej strefy czasowej, w której obecnie jesteście. I teraz tak, czy stewardessa znosi lot tak samo jak pasażer? Nie. Czy znosi jet lag tak samo jak pasażer? Nie. Czy łatwiej było mi znosić jet lag, kiedy byłam pasażerką, a nie stewardessą? Nie. O wiele łatwiej jest mi teraz, kiedy pracuję. Kiedy lecimy gdzieś jako pasażer, to trudno jest nam czasem przewidzieć lot, bo siadamy w swoim fotelu, słuchamy muzyki, oglądamy filmy, czytamy książkę i trudno jest nam przewidzieć, kiedy akurat będziemy mieć ochotę iść spać. I o ile na przykład w klasie biznes często jest tak, że dostajecie swój materac, macie poduszkę, macie wygodny fotel, który możecie rozłożyć do takiego momentu, gdzie będziecie po prostu czuć, jakbyście byli we własnym komfortowym łóżku i możecie się wyspać tak, jak chcecie. O tyle na przykład podróżując w klasie ekonomicznej, no niekoniecznie. Czasem na przykład macie pasażera obok siebie, czasem macie dwoje pasażerów obok siebie i gdzieś tam będziecie, wiecie, leżeć poskręcani i na przykład nie zaśniecie. Albo zaśniecie na pół godziny i będziecie tacy rozmemlani później przez resztę lotu, więc trudno jest to naprawdę przewidzieć. Dlatego dla mnie, dalej mówię o swoim doświadczeniu, nie, wiecie, nie jest to żadna prawda objawiona, tylko jest to po prostu zwyczajnie moje doświadczenie, którym chciałabym się z Wami podzielić. Więc dla mnie było to bardzo trudne, bo ja nigdy nie wiedziałam, czy ja prześpię jedną godzinę, czy ja prześpię cały lot, czy ja w ogóle nie pójdę spać. Nigdy tego nie wiedziałam. Bo zdarzyło mi się tak, że na przykład lecąc z Nowego Jorku do Dublina, miałam cały rząd dla siebie, czyli 3 miejsca, więc mogłam się po prostu położyć i spać przez cały lot. Ale zdarzały się też takie loty, gdzie ja po prostu gdzieś tam siedziałam taka poskręcana i po prawej stronie pasażer, po lewej pasażer i no jak możecie się spodziewać, nie pospałam wtedy za dużo. Więc no nigdy po prostu nie wiedziałam, co mnie czeka na locie i w związku z tym, że nie wiedziałam, to też nie miałam pojęcia, jak się przygotować do tego. Najgorsze jetlagi, jakie miałam w życiu, to były właśnie jetlagi, które miały miejsce po tym, jak właśnie byłam pasażerką na długim locie, nie jak byłam stewardessą. Więc może powiem Wam trochę o tym, jak to wygląda w naszej pracy. Kiedy jesteście stewardami, czy kiedy jesteście stewardessami, to Wy znacie sekwencję lotu. Wy wiecie, że samolot startuje o tej i o tej, wiecie, że po kilku minutach robicie to i to, wiecie, że później jest serwis, że później jest to, tamto, siamto i tak dalej, i tak dalej. I jesteście w stanie ocenić, widzicie po prostu sekwencję lotu, jesteście w stanie ocenić, kiedy będziecie mieć przerwę, wiecie, czy będziecie mieć możliwość odpocząć, wiecie, czy będziecie mieć możliwość usiąść, i na jak długo, wiecie, czy będziecie mogli pospać na tym locie, wiecie, czy będziecie mieć dostęp do łóżek na tym locie. Wiecie mniej więcej, ile potrwa przerwa, bo prawdopodobnie robiliście już ten lot wcześniej, więc możecie po prostu ze swojego doświadczenia stwierdzić, czy na przykład, nie wiem, będziecie mogli spać na tym locie 2 godziny, 3 godziny, czy w ogóle. Także znając wszystkie te informacje, łatwiej będzie Wam się po prostu do tego przygotować przed lotem. Dodatkowo my jako załoga nie jesteśmy, wiecie, nie tkwimy w jednym miejscu, nie siedzimy po prostu w fotelu, nie patrzymy w ekran, gdzie no może Wam się zacząć chcieć spać albo niekoniecznie. My możemy po prostu chodzić po całym samolocie. I też kolejną kwestią jest to, że kiedy ja podróżowałam jako pasażer, to zawsze miałam takie, wiecie, tak nie czułam się za bardzo komfortowo z tym, żeby prosić cały czas załogę na przykład o kawę, żeby nie spać. Albo o jakieś, nie wiem, coś słodkiego, żeby podnieść poziom cukru i trochę się obudzić. Zawsze jakoś tam czułam lekki dyskomfort, kiedy miałam wcisnąć ten magiczny przycisk, po którym przychodzi ktoś z załogi. Natomiast kiedy pracujemy jako załoga lotnicza, no to ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, albo diametralnie inaczej, dlatego że mamy możliwość po prostu przejść się po samolocie, mamy możliwość zrobienia miliona rzeczy. Przygotowałam Wam takie przykłady z życia i powiem Wam po prostu, jak ja się przygotowuję do lotu na tej podstawie. Więc powiedzmy, lot do Waszyngtonu. Wylot jest o 2:50, przylot o 8:50 tamtejszego czasu,
czas trwania lotu 14 godzin. Teraz już wiem, że w takim przypadku to, co ja muszę zrobić, to dzień przed tym lotem po prostu oglądam Netflixa, oglądam jakieś tam seriale, oglądam jakieś filmy, czytam książkę, cokolwiek. Wychodzę ze znajomymi, wracam jakoś bardzo, bardzo późno i co robię? Idę spać o 5-6 nad ranem, co nie jest jakieś, wiecie, bardzo trudne w Dubaju, kiedy no tak naprawdę wszystko jest otwarte cały czas i cały czas możecie po prostu coś zrobić. Tutaj życie tętni nocą, nie w ciągu dnia. I co? I po prostu później śpię praktycznie przez cały dzień. Wstaję jakoś wieczorem, po południu wieczorem i jestem gotowa do lotu, więc idę wypoczęta na ten lot i jest okej, tak? Wydawać by się mogło, że lot nocny będzie takim, no, lekkim problemem. Kiedy przylatujemy na miejsce, powiedzmy o tej 8:50, to ja mam taką zasadę, że jeżeli jestem w hotelu przed godziną 11 rano, to idę spać na te 2-3 godziny i po tych 2-3 godzinach jestem gotowa do, nie wiem, wyjścia, zwiedzania, cokolwiek. No chyba, że po prostu ewidentnie nie czuję się śpiąca, nie czuję się zmęczona, no to w ogóle nie potrzebuję tych 2-3 godzin. I powiem Wam teraz, jak wygląda powrót do Dubaju, więc powrót jest o godzinie 11:20 rano, przylot do Dubaju o 7:50 tutejszego czasu. Więc jak możecie się spodziewać, po prostu śpię całą noc tam na miejscu. Później, wiadomo, mamy przerwę gdzieś tam podczas lotu i jak przylatujemy o 7:50, to robię dokładnie to samo, co lecąc tam. Jeżeli doleciałam przed 11 rano, to po prostu idę spać na te 2-3 godziny. Dla mnie standard jest taki, że po prostu nastawiam sobie budzik na godzinę 14, śpię właśnie te 3 godziny, biorę kawę i później spokojnie mogę funkcjonować do wieczora, po prostu nie czując zmęczenia. I co? I powiedzmy godzina 22, 23, czasem północ, ja jestem gotowa do spania i jestem już przystosowana do tej strefy czasowej tutaj, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, loty na wschód to jest często, no są często ciężkie, jeżeli chodzi o jet lag. Ja wiem, że wiele osób może myśleć, że właśnie będąc pasażerem jest o wiele prościej, ale w moim przypadku jest zupełnie, zupełnie odwrotnie, także wydaje mi się, że to zależy po prostu od organizmu, od człowieka i co? I jestem w ogóle ciekawa, jeżeli sami macie jakieś doświadczenie właśnie w pracy jako steward, stewardessa, w pracy w liniach lotniczych, to jestem bardzo ciekawa, czy macie podobne spostrzeżenia, czy wasze zdanie jest zupełnie inne. A jeżeli nie macie żadnego doświadczenia w pracy w liniach lotniczych, to jestem bardzo ciekawa, czy to jest to, czego się spodziewaliście, że stewardessa pracująca na locie łatwiej poradzi sobie z jetlagiem niż pasażer, który ma możliwość teoretycznie spać, czy nie wiem, oglądać filmy, słuchać muzyki, czytać książkę itd., itd. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Ja tymczasem się żegnam i co? Jestem w ogóle ciekawa, czy się zobaczymy jeszcze z tej kosty, dlatego że przeprowadzam się za kilka dni. A to jest kosta w moim budynku, także chyba nie będę tutaj jakoś bardzo częstym gościem, jeżeli w ogóle. No ale to jest w ogóle temat już na inny odcinek i niedługo taki odcinek się pojawi, gdzie pokażę Wam właśnie moją przeprowadzkę. No, pokażę Wam moją przeprowadzkę. To będzie już moja trzecia przeprowadzka w Dubaju. Także w tym odcinku, w tamtym odcinku, w kolejnym odcinku więcej Wam na ten temat opowiem. A tymczasem do zobaczenia, ja dopijam moją kawę. To jest w ogóle taki, wiecie, mój zwyczaj praktycznie każdego dnia, że tu jest, ja strasznie uwielbiam kawę z kawiarni i to jest już taki mój zwyczaj, że jak wstaję rano, to schodzę sobie tutaj na parter i tutaj mam właśnie kostę, mam Tima Hortonsa. Gdzieś niedaleko są dwa Starbucksy, ale tam mi się już nie chce chodzić. I co? I właśnie kupuję sobie kawę, siadam tutaj ze swoim komputerem. I tak sobie siedzę jakiś czas, akurat jak nie mam nic ciekawszego do zrobienia, a później gdzieś tam się umawiam ze znajomymi albo po prostu wracam do swoich zajęć, ale tak jak Wam mówiłam, że życie w Dubaju właśnie bardziej toczy się wieczorami, nocą, więc jak wstaję powiedzmy o godzinie, nie wiem, 10 rano, to jest dla mnie taki czas, żeby powiedzmy iść na siłownię, żeby przyjść do kosty, wypić sobie kawę. Natomiast niekoniecznie jest to jeszcze taki czas, żeby gdzieś wychodzić ze znajomymi. No chyba, że jest to moja koleżanka, która mieszka w tym budynku. To wtedy to jest zupełnie inna sprawa. No dobra, widzimy się w kolejnym wideo już wkrótce i prawdopodobnie będzie to właśnie wideo przeprowadzkowe, chyba, że będzie to
chyba że jeszcze wcześniej wjedzie jakiś vlog z layovera. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wideo, które będzie już wkrótce.